No przecież można się porozumieć ze stroną ukraińską i stworzyć pas ochronny, gdzie pozwalało, pozwalałoby państwo ukraińskie systemom natowskim, systemom polskim niszczyć rosyjskie rakiety już w tym pasie przegranicznym, bo, bo trudno czekać, aż przekroczy taka rakieta linię granicy, kiedy ją mamy namierzoną, kiedy mamy podniesione w stanie gotowości chociażby F-16, no to po prostu taki cel niebezpieczny trzeba niszczyć. Powiedzmy 20-30 kilometrów, nawet od naszej granicy, no nie utrudniajmy sobie tych działań. W kwestii budowania takiego pasa bezpieczeństwa, który gwarantuje bezpieczeństwo sojuszu NATO, gdzie będziemy konsekwentni w realizacji tej strategii, że nie oddamy ani pięci ziemi, no powinniśmy być naprawdę rygorystycznie konsekwentni.